Witajcie. Może na początku, tak żeby nie być takim anonimowym, to powiem kilka słów o sobie. Byłem duszpasterzem Beczki w latach 2002-2005, a wcześniej jeszcze jako diakon. Byłem w grupie Modlitwa i Duchowość, później byłem pomocnikiem i przez 3 lata byłem sam. Przez 5 lat prowadziłem katechumenat, czyli przygotowanie do chrztu dorosłych. To była chyba taka jedna z najmocniejszych, najważniejszych przygód w tym czasie beczkowym. Mam bardzo dużo pięknych, dobrych wspomnień, trochę trudnych też, bo byłem rok po święceniach, jak zostałem sam duszpasterzem Beczki i przyznam szczerze, że nie do końca sobie z tym poradziłem. Przytłoczyła mnie swoimi rozmiarami. W każdym razie te 5 lat w Beczce spędziłem. Obecnie mieszkam w Łodzi, już 10. rok. Przez ponad 6 lat mieszkałem w kamienicy na Zielonej. Tam byłem ekonomem i duszpasterzem akademickim duszpasterstwa Kamienica. A od 3 lat mieszkam przy parafii Podwyższenia Świętego Krzyża, którą arcybiskup jeszcze Ryś powierzył dominikanom. A jako że nie było chętnych, to zgłosiłem się tam na proboszcza. I tak to wygląda dzisiaj. Może tyle w ramach takiego przedstawienia się i byśmy mogli przejść do tematu. Mogłoby się wydawać, oczywiście jest to trochę taka kwestia techniczna, bo ojciec Adam mógł wczoraj, ja mogłem i wczoraj, i dzisiaj, więc jestem dzisiaj, ale ktoś by mógł powiedzieć, że miłość siebie, miłość względem siebie jest czymś, od czego wszystko się zaczyna, że to powinien być pierwszy temat rekolekcji, miłość względem siebie. Natomiast pomyślałem sobie, że to nie jest do końca prawda, że to, od czego wszystko się zaczyna, to jest miłość względem nas. Nie nasza miłość względem siebie, tylko wszystkim, od czego się wszystko zaczyna, jest miłość względem nas. Czyli to, na ile otrzymaliśmy miłość, na ile byliśmy kochani, na ile byliśmy jakoś wprowadzeni w tę przestrzeń miłości, dobra, czułości, na ile byliśmy zauważani, na ile byliśmy chwaleni, to jest bardzo ważne, na ile byliśmy afirmowani, czyli to wszystko, czego doświadczyliśmy jako dzieci, że tutaj się tak naprawdę wszystko zaczyna, można powiedzieć, wszystkie problemy tutaj się zaczynają. Miłość względem siebie można jakby rozpatrzyć w takich 2 aspektach. Po pierwsze, jak siebie traktujemy, czyli tak trochę obiektywnie, czyli trochę pomijając to, co się dzieje w naszej głowie, gdzieś w naszym wnętrzu, tylko tak na chłodno, jak siebie traktujemy. Czyli jak się odżywiamy, czy zdrowo i ile śpimy, czy zażywamy ruchu, czy dbamy o higienę osobistą, czy dbamy o porządek w pokoju. To są takie proste rzeczy, w których można powiedzieć, weryfikuje się to, jacy dla siebie jesteśmy. Tak na marginesie mam wrażenie, że większość z nas ukochanym zwierzętom nie dałaby tego, co sami jemy, albo w jak niemiłosierny sposób potrafimy się zamęczać brakiem snu czy chodzeniem późno spać i tak dalej. Więc to są rzeczy dosyć proste w tym sensie, że nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej rozkminy, po prostu wystarczy zadać sobie kilka prostych pytań.
jak śpię, ile śpię, jak odpoczywam, czy odpoczywam, jak się odżywiam, czy się ruszam i tak dalej. Pewien emerytowany przywódca jednostek specjalnych SEALS, który później stał się takim coachem, mentorem, powtarza, że jeśli chcesz zmieniać świat, to zacznij od tego, że rano pościelesz łóżko. Te nawyki, które mamy, i nawyki żywieniowe, i nawyki jakieś takiego funkcjonowania w codzienności, możemy zmieniać. To jest oczywiste, że możemy to zmieniać. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że wystarczy coś robić przez 21 dni, żeby stało się to nawykiem. 3 tygodnie. Wiemy, jak trudno jest robić coś przez 3 tygodnie. Tak czy inaczej, łatwo to ocenić, jak siebie traktujemy właśnie w tych aspektach i mamy taką możliwość, żeby to zmieniać. Te zmiany, i po sobie się przekonałem i po wielu znajomych i przyjaciołach, że czasami jedna zmiana w aspekcie na przykład ruchu, to, że ktoś zaczyna konsekwentnie uprawiać sport, to, że ktoś rzuca palenie, to, że ktoś zaczyna się zdrowo odżywiać, że ta jedna zmiana, która nawet może przychodzić jakoś bez większego trudu, potrafi sprawić, że się lepiej ze sobą czujemy i mamy siłę do kolejnych zmian. W tym sensie tam ten dowódca SEALS-ów chyba kilkanaście korzyści przedstawia z tego, że się rano pościele po sobie łóżko. Ale jest jeszcze jeden wymiar miłości do siebie. Niestety tutaj już i nie tak łatwo to jakoś zobaczyć, nazwać i nie tak łatwo to zmienić. To jest jakby pytanie, jak się czujemy sami ze sobą? Jak się czujemy sami ze sobą? Czy co o sobie myślimy? Tutaj przy naszej takiej zdolności do samomanipulacji, do samookłamywania się, nie jest tak łatwo to rozkminić, co ja tak naprawdę o sobie myślę, bo to też się w różnych sytuacjach może zmieniać. Jednak to, co mamy w głowie na swój temat, to w jaki sposób o sobie myślimy, ma i dla tej pierwszej sfery tego, jak siebie traktujemy i w ogóle dla naszego jakoś funkcjonowania, dla naszej codzienności, dość kluczowe znaczenie. Zobaczcie, że te komunikaty, które mamy w głowie na swój temat, że one najczęściej nie są nasze. Że to są takie hasła, właśnie jakieś zdania, komunikaty, które nabyliśmy gdzieś tam w procesie dorastania, dojrzewania, wychowania. Że to, co nam powtarzano z czasem, przyjmowaliśmy za swoje. Tak to niestety działa. Jeżeli w dziecku będziemy ciągle coś powtarzali, czy nawet co jakiś czas coś powtarzali, to dziecko, które nie ma żadnych narzędzi, żeby się przed tym obronić, z czasem zacznie w ten sposób myśleć o sobie. Już mówiąc tak najdrastyczniej, jeżeli dziecko ciągle słyszy, że jest do niczego, to jest oczywiste, że w dorosłym życiu najczęściej będzie ten człowiek w taki sposób o sobie myślał, że jest do niczego. Czyli tu jest taka pierwsza przestrzeń na naszą taką osobistą pracę ze sobą, żeby zobaczyć, co o sobie myślę, jakie mam gdzieś te takie zasadnicze, najważniejsze zdania, przekonania na swój temat i poszukać w swojej historii, w swojej przeszłości źródeł
tych przekonań na swój temat, tych sądów na swój temat. To jest praca, którą możemy wykonać. Przez całe życie, czy przez większość życia, byłem przekonany, że myślę w taki sposób, jak się czuję. Czyli to, że się źle czuję, wpływa na to, jak o sobie myślę. I dopiero niedawno ktoś mi to bardzo tak konsekwentnie i solidnie pokazał, że jest zupełnie odwrotnie. Czujesz się tak, jak myślisz. Czujesz się tak, jak myślisz. Sposób myślenia, właśnie nie uczucia wpływają na sposób myślenia, tylko odwrotnie. Sposób myślenia wpływa na to, jak się czujesz. Nastawienie, które też jest jakimś sposobem myślenia, wpływa na to, jak się czujemy. I to, co jest niezwykle dobrą wiadomością dla nas wszystkich, to to, że myślenie możemy zmieniać. Pewnie wiecie, że metanoia, czyli nawrócenie, to jest zmiana myślenia. Dosłownie. Nawrócenie to jest zmiana myślenia. To jest coś, co możemy zmieniać. Nie możemy zmienić swoich uczuć. Nie możemy sprawić, że nasze uczucia od tak staną się inne. Natomiast możemy zmieniać swoje myślenie i to będzie wpływało na to, jak się czujemy. A propos nastawienia, może tak dla trochę rozluźnienia atmosfery. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest różnica między franciszkaninem a dominikaninem. Otóż franciszkanin, jak się budzi, to mówi: dzień dobry, Boże. A dominikanin, jak się budzi, mówi: dobry, Boże, dzień. A propos nastawienia. Zobaczcie, że miłość względem siebie, to o czym już wspomniałem, kształtuje się w relacjach. Że my nie jesteśmy jakimiś samoistnymi bytami, tylko to, w jaki sposób my siebie traktujemy, jak się ze sobą mamy, jak się ze sobą czujemy, co o sobie myślimy, że to kształtuje się w relacjach. I to, co zostało w relacjach zranione, tylko w relacjach może być uzdrowione. To, co w relacjach zostało zranione, w relacjach może doznać uzdrowienia. To, co najbardziej lubiłem w duszpasterstwie i tutaj w Beczce, te ponad 20 lat temu, i w Łodzi, w kamienicy, to obserwowanie tego, w jaki sposób wspólnota, duszpasterstwo, przyjaźnie, w jaki sposób uzdrawiają ludzi. Jak sprawiają, że ludzie zaczynają w siebie wierzyć, że ludzie zaczynają siebie lubić, że ludzie zaczynają się dobrze czuć w grupie. Uzdrawiająca moc wspólnoty, relacji. Wspólnota chrześcijańska ma to do siebie, że z definicji, wiemy, że różnie bywa, ale z definicji winna być wspólnotą bezpieczną, czyli taką, w której możemy poczuć się przyjęci. Do tego przyjęcia jeszcze za chwilę wrócę. Natomiast doświadczenie relacji, przyjaźni, wspólnoty jest czymś, co leczy rany zadane nam w relacjach. O to samo chodzi w psychoterapii. Wielu terapeutów bez wahania zapytanych, co jest najważniejsze w terapii, powie, że relacja. Że to relacja terapeutyczna jest czymś, co ma kluczowy wpływ na zdrowienie psychiczne człowieka. Czyli znowu, w tej relacji terapeutycznej jest niejako rekonstruowane to, co zostało w innych relacjach popsute.
Jeżeli to uzdrowienie przez relacje nie przychodzi, to myślę, że jednym ze skutków tego jest narcyzm. Jeżeli mówimy o miłości względem siebie, to nie sposób nie wspomnieć o tym zjawisku, jakim jest narcyzm. Myślę, że nikomu z nas nie jest to obce, bo każdy z nas ma jakieś w osobowości jakieś elementy narcystyczne. I zobaczcie, że narcyzm to jest taka próba jakby nadgonienia tego, czego mi zabrakło, czego gdzieś tam w procesie dojrzewania nie dostałem. Czyli brakowało mi uwagi, to próbuję sobie jak najwięcej tej uwagi zebrać. Osobowość narcystyczna jest osobowością, której ego staje w centrum. Dlatego narcyzm często, czy zwykle idzie w parze z jakimś rodzajem egocentryzmu. Czyli jako, że właśnie nie dostałem czegoś, co było dla mnie ważne, chcę to sobie nadrobić, chcę to sobie zapewnić. I skutkiem tego jest to, że stawiam siebie w centrum. Można powiedzieć, że taka zdrowa miłość do siebie, ona daje wolność od ego. Że właśnie miłość narcystyczna jest czymś, co to ego jakoś stawia w centrum. Natomiast prawdziwa miłość do siebie jest czymś, co daje wolność od ego. I to jest doświadczenie bardzo przyjemne, być wolnym od własnego ego. Dlatego, że to nas uzdalnia do daru z siebie. Kiedy nasze ego nie jest na pierwszym miejscu, stajemy się dużo bardziej zdolni do ofiarności, do tego, żeby siebie dać. Bo przestajemy ciągle myśleć o sobie, przestajemy ciągle kalkulować, przestajemy ciągle liczyć. To nas otwiera, czy uzdalnia do daru z siebie. Pamiętam opowieść mego przyjaciela, który miał kryzys w małżeństwie i przyjechał tutaj do Tyńca. Wtedy jeszcze żył ojciec Włodzimierz Zatorski, którego on bardzo cenił. No i tak przyjechał na taką rozmowę z ojcem Włodzimierzem w kryzysie małżeństwa. No i opowiada mu o tym kryzysie. Wiadomo, że jak kryzys, no to głównie opowiadał o żonie, że ona to, ona tamto i o sobie, że ja to, że ja to, że ja tego nie mam, że i tak dalej. I ojciec Włodzimierz, wysłuchawszy go, mówi: Piotrek, ale ty jesteś nieważny. On mówi, że po prostu jakby ktoś obuchem w łeb mu dał. I Piotrek, ty jesteś nieważny. I pamiętam, to było już z 10 lat temu, kiedy słuchałem tej jego historii i nie umiałem tego zrozumieć. Znaczy, nigdy bym tak komuś nie powiedział. I nie rozumiałem, dlaczego on to wziął za dobrą monetę. Po tych 10 latach, kiedy jestem już troszkę w innym miejscu życia, myślę sobie, jakie to jest piękne uczucie, być, czy mieć taką wolność, że ja mogę być nieważny, że ja nie muszę być w centrum, że nie musi się wszystko wokół mnie kręcić, że to jest tak przyjemne uczucie, że nie muszę być, czy mogę być nieważny. Mogę swoją uwagę, właśnie nie muszę jej skupiać uwagi ciągle na sobie, tylko swoją uwagę mogę poświęcić innym. Tym, których kocham. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów o jednym z najdłuższych
naukowych eksperymentów. Jeden z najdłuższych w historii nauki eksperymentów, doświadczeń, trwający kilkadziesiąt lat. Mianowicie, oczywiście amerykańscy naukowcy przeprowadzili, czy on chyba jeszcze trwa nawet, ten eksperyment. Zaczął się kilkadziesiąt lat temu, właśnie w dziedzinie psychologii. Wzięto bardzo dużą grupę badawczą, bodajże po kilkaset osób, zdolnej czy ultrazdolnej młodzieży z Harvardu, która, jak wiadomo, ma bogatych rodziców, i drugą taką grupę młodzieży z Bronxu, czyli z najuboższych warstw społecznych. I systematycznie co kilka lat ci badani, czy wśród tych badanych przeprowadzano ankiety o poczucie szczęścia. Czy mogliby siebie określić jako ludzi szczęśliwych? No i po kilkudziesięciu latach zaczęto wyciągać nieśmiało wnioski, że czymś, co daje szczęście, jak wiadomo, nie jest bogactwo, nie są tytuły, nie są osiągnięcia, że i w jednej, i w drugiej grupie ludźmi szczęśliwymi byli ci, którzy mieli trwałe, dobre, ciepłe relacje z bliskimi. Że właśnie i w jednej, i w drugiej grupie ci ludzie czuli się szczęśliwi, którzy byli w dobrych, ciepłych, bliskich relacjach. Czyli można powiedzieć, że nauka potrzebowała kilkudziesięciu lat, żeby dojść do czegoś, o czym my z Ewangelii wiemy wprost, czyli że miłość daje szczęście. Miłość bardzo konkretna, czyli która się wyraża w byciu, w relacjach. Zobaczcie, wracając jeszcze do terapii, być może część z was była w terapii, czy korzysta z terapii. Uważam, że jak też właśnie bazując na własnym doświadczeniu, że celem terapii jest to, żeby człowiek stał się zdolnym do miłości, czyli do bycia w relacjach, do budowania trwałych, dobrych, ciepłych relacji. Coś, co jest środkiem, bo jest taki moment zachłyśnięcia się sobą, skupienia się na sobie, na swoich potrzebach, właśnie stawianie granic, asertywność, właśnie takie podkreślanie swojego ja. Jest w terapii taki moment, gdzie człowiek jest skupiony na sobie, na tym, co czuje, na tym, co ja czuję, na tym, do czego ja mam prawo. To jest tylko środek. I niestety, jakby z jakimś smutkiem stwierdzam, już wiele razy byłem świadkiem takich sytuacji, to się zazwyczaj źle kończyło, gdzie ten środek stawał się celem. I to się zazwyczaj źle kończyło. Myślę, że wiele odejść z kapłaństwa, z zakonu, trochę wiązało się z takim pomyleniem tego, co jest celem, z tym, co jest tylko środkiem. Celem naszego życia, naszego człowieczeństwa, celem naszej wiary, celem naszej pracy jest to, żebyśmy byli zdolni budować dobre, trwałe, ciepłe relacje z innymi. I oczywiście trudno je budować bez szacunku do siebie. Czy myśleliście kiedyś, ile warta byłaby ofiara Jezusa na krzyżu, gdyby Jezus gardził sobą? Gdyby Jezus miał siebie za nic, gdyby właśnie po prostu sobą gardził, czy taka ofiara miałaby wartość? Jaką miałaby wartość? Przecież tym, których kochamy, chcemy dać to, co najcenniejsze, nie byle co.
Więc trudno obdarować kogoś czymś, czym się gardzi. Trudno obdarować kogoś czymś, co uważam za nic. Więc tutaj znowu wracamy do tego sposobu myślenia o sobie. Szacunek do siebie, świadomość swoich granic, świadomość swoich słabych, mocnych stron, czyli jakiś rodzaj samopoznania, samoświadomości jest czymś nieodzownym do tego, żeby te relacje tworzyć. Jeżeli zobaczcie, że w sytuacjach, gdy my nie jesteśmy świadomi, co nami kieruje, gdy nie znamy swoich motywacji, intencji, pobudek, gdy nie do końca wiemy, czy kierują nami kompleksy, czy kieruje nami chęć zaistnienia, czy kieruje nami głód miłości. Te rzeczy warto wiedzieć. Kiedy ich nie wiemy, to można powiedzieć, że to wchodzenie w relacje może stać się trochę takie nieprzytomne. I myślę, że wielu, czy większość, może wszyscy z nas mamy takie doświadczenie, gdzie w jakieś relacje wchodziliśmy w sposób trochę nieprzytomny. Ja na pewno mam. Szacunek do siebie jest czymś, co możemy wypracowywać. W ogóle myślę, że dużo z tych rzeczy, o których tu mówię, znaczy ja jakoś tak chciałem podzielić się z wami czymś, co jakoś sam przemyślałem, przeżyłem, przeszedłem jakimś właśnie swoim doświadczeniem, swoją drogą. I widzę, jak wiele pracy miałem też taki, długo miałem taki etap, długi był ten etap, kiedy liczyłem na to, że Bóg coś zmieni, że Bóg sprawi, że to czy tamto. Na szczęście nie sprawił. Na szczęście to, co miało być właśnie przepracowane czy wykonane na płaszczyźnie ludzkiej, zostało wykonane czy przepracowane na płaszczyźnie ludzkiej. Czyli, że nie trzeba kropić wodą święconą naszych ludzkich przeżyć, emocji, problemów, relacji. Dlatego myślę, że może tutaj część z was być zawiedzionych. Trochę taki temat, a trochę to mój celowy wybór, że nie mówię o duchowości, chociaż za chwilę też powiem, ale że bardziej mówię o takiej płaszczyźnie ludzkiej, można powiedzieć psychologicznej, że tu jest robota do zrobienia po prostu i że tej roboty jest strasznie dużo. I ostatni wątek. Właśnie a propos duchowości. Jednym z takich moich najważniejszych odkryć było to, że w zasadzie i sfera psychologii, jeżeli oczywiście mądrze z niej korzystamy, i sfera wiary, że one mają jakiś wspólny cel, właśnie taki, żeby człowiek stał się zdolny do kierowania sobą, żeby stał się świadomy siebie i żeby mógł siebie dać, żeby mógł z siebie złożyć dar. Oczywiście małżeństwo jest jakąś kwintesencją daru z siebie dla drugiej osoby, ale zakon, kapłaństwo też w taki sposób można rozumieć i przeżywać, że to jest dar z siebie dla innych. Że chcę sobą, tym kim jestem, tym co mam, tym co wiem, dawać to innym. Że te sprawy, czy te ścieżki są jakoś kompatybilne, że się uzupełniają, że prowadzą do tego samego celu. Tymczasem właśnie można powiedzieć, że wiara przeżywana w zdrowy sposób, bo też to nie jest takie oczywiste.
Myślę, że wielu ludzi odchodzi od wiary, czy porzuca wiarę, czy Kościół, bo tak naprawdę w tej przestrzeni zrobili sobie krzywdę. Czyli wiarą, czy może nie tyle wiarą, co religią, tak? Jakimiś formami religijności, można zrobić sobie krzywdę. I jeżeli ktoś coś pominie, dokręci za mocno śrubę, to bardzo często, dla mnie to nie jest w ogóle dziwne, a z takimi sytuacjami się dość często spotykam, że ludzie, którzy przez całe życie, dzieciństwo, młodość, szkoła średnia, studia, byli na maksa zaangażowani w jakieś oazy, w duszpasterstwa, pielgrzymki, że przychodzi taki moment, gdzie oni zadają sobie pytanie, zaraz, ale gdzie ja, gdzie w tym wszystkim jestem ja? I to jest bardzo często moment jakiegoś kryzysu w wierze i gdzieś tam właśnie znam wielu ludzi tego typu, którzy obecnie są na etapie takiego dystansu do wiary, do religijności, do Kościoła. I jakoś też na tym etapie staram się im towarzyszyć. Ale, więc to na marginesie, natomiast zdrowo przeżywana wiara, wiara ewangeliczna, wiara przeżywana we wspólnocie, to jest coś, co jest niezwykle istotne, jest czymś, co uzdrawia nasze człowieczeństwo. Ja jakoś bardzo lubię myśleć w taki sposób, że Bóg pragnie mieć nas ludźmi pięknymi, zdrowymi, wyprostowanymi, ludźmi pewnymi siebie. Że Bóg, tak sobie wyobrażam, że Bóg chce, żebyśmy się po prostu dobrze czuli. Żebyśmy się dobrze czuli ze sobą. Bo zobaczcie, że człowiek, który się dobrze ze sobą czuje, jest zdolny do bardzo wielkiego poświęcenia. Człowiek, który się źle ze sobą czuje, zazwyczaj jest skupiony na sobie, na swoim bólu, na swoim jakimś wewnętrznym, emocjonalnym cierpieniu. Więc wiara prowadzi nas do takiej właśnie zdrowej miłości do siebie, która sprawia, że nie musimy być w centrum, która sprawia, że jest nam ze sobą dobrze, czyli że siebie akceptujemy, czy przyjmujemy siebie z całym bagażem i że możemy siebie ofiarować innym. O tym będzie jutro. Ojciec Maciej Roszkowski będzie mówił o miłości bliźniego. Jednym chyba z takich, na ten moment, jak myślę o tym, że jednym z największych aktów miłości względem siebie jest spowiedź. Od jakiegoś czasu zacząłem myśleć o spowiedzi w taki sposób, że spowiedź jest ukochaniem siebie. Że spowiedź jest ukochaniem siebie, jest takim utuleniem siebie. Dlaczego? Bo to jest moment, w którym chociaż przez chwilę próbuję się przejrzeć w oczach kogoś, kto mnie bezwarunkowo przyjmuje, kto mnie bezwarunkowo kocha. I ja chociaż przez chwilę próbuję na siebie popatrzeć w taki sposób, jak ufam, że on na mnie patrzy. To jest jedna z dróg uczenia się miłości do siebie, że zobaczcie, że dziecko siebie zaczyna kochać, kiedy przegląda się w kochających oczach rodziców, kiedy w tych oczach widzi afirmację, kiedy w tych oczach widzi czułość, to zaczyna właśnie myśleć o sobie, że ja jestem godny tego, żeby mnie kochać. Że ja zasługuję na miłość. I to się dzieje w spowiedzi. To jest taki moment, w którym
zobaczcie, że gdyby tak, bo to też pewnie nie jest tak, że każdą spowiedź da się tak przeżyć, ale gdybyśmy chociaż od czasu do czasu potrafili w taki sposób przeżyć spowiedź, że staję po prostu bezbronny, że nie mam nic na swoją obronę, że przynoszę swoją nędzę, swoje grzechy, swoje udręczenie, swoją słabość. I ktoś mnie z tym wszystkim przyjmuje, mówiąc: zasługujesz na miłość, zasługujesz na to, żeby być kochany. Spróbuj w taki sposób sam na siebie popatrzeć. Amen. Chcesz więcej podobnych treści? Zasubskrybuj nasz kanał.